dało, że ta iskierka inspiracji, czy też ta praktyczna wiedza im pomogła. Inne piszą, że jeszcze się boją, albo że nie wierzą w siebie. No i jakby tym trzeba poświęcić. Agregatu, tak, bo wałki by się zalepiały i no
Nie wyglądałoby to zbyt dobrze. Padało cały tydzień, no i trochę podlało. Tutaj mamy kawałku do zaorania 2,5 hektara. Jak widzicie, glina jest. Nie ma jej dużo, ale jest i traktor trochę czuje. Bo jak widzicie, teraz stoję praktycznie w miejscu. Mimo tego, że było ze skórki. Ale powoli jakoś idzie. Może się szybko na dwa traktory. Jak zaraz zobaczycie, no mamy już tutaj sporo zaorane, ponad hektar myślę. A orzemy dopiero, no jakieś godzinę 20, coś takiego. Także naprawdę szybko. Ktoś pytał, to pod pszenicę, co sieliśmy, to sieliśmy, zresztą tak jeszcze pewnie to powtórzę na vlogu z siania, jak będzie, ale sieliśmy NPK dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, no to to są skróty od pierwiastków, tak? N-azot, P-fosfor i K-potas. No ale to zawarte było w nawozie wamofosfę dokładnie. To jest wieloskładnikowe. Oparcie oczywiście na NPK. W ilości ile? Coś około, akurat pod pszenicę poszło trochę mniej, bo około 200 kilo, na hektar trochę mało, ale no zobaczymy jak będzie. Najwyżej będziemy jeszcze mikroelementami zasilać na wiosnę. To już nie jest to samo, ale zawsze coś. A jakby się ktoś pytał, ile było nawozu pod rzepak, no to pod rzepak sieliśmy około 350 kilo, ale już czystego NPK tylko. NPK i plus S, czyli jeszcze plus siarka. 350 kilo poszło tego. Nie wiem jak ten nawóz się nazywał, po prostu NPK, tak mi się wydaje, bo to był jakiś zagraniczny zamiennik polipolski, polipolski szóstki chyba, jeżeli się nie mylę. Ale nie była to Ultra 8, tylko jakiś inny, nie pamiętam nazwy. Wiem, że pisało na Bigbagu NPK po prostu. A jeszcze może na temat vloga, to bardzo się cieszę, że spora aktywność była w komentarzach, jak i w łapkach. Trochę mało wyświetleń, ale myślę, że to się z czasem poprawi. No i jeszcze raz bardzo Was proszę o zadawanie jakichś pytanek w komentarzach, żebym ja miał o czym mówić w tych vlogach, tak?
tutaj na tym polu możliwe, tutaj był jęczmień i było siane wapno granulowane z tego względu, iż no tutaj akurat na tej części wzdłuż tego uboru jest strasznie zakwaszona była ziemia i było siane tutaj wapno. Myślę, że coś się poprawi, bo tutaj jęczmienia nie było, tylko sama zielenina praktycznie. I zobaczymy, jak będzie teraz w tym roku. Myślę, że się poprawi. Muszę teraz przejechać na pusto, bo tutaj już od miedzy jest odurane. Na pusto albo i nie, bo widzę, że tutaj tato zaczął orać. Czyli, że będziemy to orać w jedną stronę. To jadę tam. Dam sobie szczytowe drogi. Do zaorania ten kawałek, jak mówiłem, 2,5 hektara i tam jeszcze dalej mamy jeszcze jeden, ale tam jest mniejszy, tam jest coś 70 arów, także spokojnie damy radę. Myślę, że jeszcze około 1,5 godziny będziemy tutaj orać, może troszkę lepiej, do 2 mniej więcej. W lesie pełno grzybiarzy upadało. No i co więcej mogę powiedzieć? Myślę, że no dzisiaj się uda jeszcze nagrać vloga tego drugiego ssiania. Myślę, że chociaż spróbujemy zacząć siać, ale jak wyjdzie, to nie wiem. No ten vlog na pewno się pojawi w niedzielę, gdzieś w godzinach wieczornych. Bo dzisiaj no nie będę mógł wrócić, bo nie mam jak. No myślałem, że mi się pół popsuł, ale nie. Miękko jest strasznie i traktor nie ma praktycznie co robić. Można spokojnie głębiej orać, nic nie czuję. Jeszcze tak jak wtedy na czwórką na wolnych, na terenowych. I traktor sobie spokojnie pracuje. Nie jest mu ciężko. Temperaturę trzyma cały czas w okolicach 80 do 90 stopni. Ale to ze względu na to, że termostat jest, to czasem nawet do 100 dochodzi, tak pod 100, ale tylko jak jest strasznie gorąco na dworze. Jakby nie było termostatu, to
Temperatura pewnie by się trzymała w okolicach 80 stopni cały czas. Objechaliśmy już prawie cały kawałek dookoła. Spory jest tutaj kawałek ten, powiem, ale szybko ubywa. Jakoś się trochę zaciemniło, ale mam nadzieję, że padać może nie będzie. Oby nie, bo chciałbym dzisiaj jeszcze tam spróbować to posiać. Ale może nie. No i co więcej mogę powiedzieć? No to już było chyba na tyle dzisiaj. Temat wyczerpałem na temat torki tutaj. No więc na dzisiaj myślę, że kończymy. Widzimy się w następnym vlogu. Jeżeli dzisiaj będzie posiany, spróbujemy siać, to ten vlog wpadnie w niedzielę, a vlog siania będzie w poniedziałek lub we wtorek, ale raczej w poniedziałek. Jeszcze wam w opisie pod tym vlogiem napiszę, czy sieliśmy, czy macie czekać na vloga, czy nie. No i bardzo dziękuję za oglądanie. Piszcie jakieś pytanka, bo żebym miał o czym gadać, bo jak widzicie, no praktycznie cały czas powtarzam się tylko o jednym. A więc trzymajcie się, cześć, na razie.